Cześć, to ja, Bajkowy. Czemu tak? Z prostej przyczyny. Wiadomo, sezon idzie i to ostro. Pracy naprawdę multum. Na dzień dzisiejszy zapisuję to już praktycznie na koniec maja, początek czerwca. O ile to się nie opóźni, a pewnie się opóźni, bo już mam dzisiaj te motocykle na dzień dzisiejszy, mam jakieś takie w tych zapiskach 2 tygodnie opóźnienia. Dlatego też tak zaczynam. Po prostu ci, którzy czekają, mogę tylko przeprosić. Mam opóźnienia, nie, sam siebie nie przeskoczę. I tyle. A zaczynamy pracę przy kolejnym motocyklu. A co tym razem? Proszę bardzo. Ups. Złote skrzydełko wylądowało. Na podnośniku zasadniczo białe. Goldwing. 1.8, jak widzicie. 2008 rok. Już ten poliftowy. Airbagiem, z dużą nawigacją tutaj, z przebiegiem 80, dawaj malutki, no jest, 82 116 km, pod warunkiem, że wiadomo, jest to oryginalny przebieg, bo powiem szczerze, jakiś taki zmęczony trochę ten Goldwing, trochę tak poprzerabiany, a to tutaj lampy przyciemnione, a to z przodu jakiś taki tuning, kurna, lamp. No ale dobra, nieistotne tematy dla mnie. Co robimy? Opony, hamulce, olej w silniku z filtrem oleju. I jeżeli coś tam, znaczy coś jest jakiś problem, tak to się prezentuje, z tylnym hamulcem, że nie ma tylnego hamulca, dlatego tu już jest zdjęte. Patrzyłem, płyn jest, ale gdzieś jest pewnie zapowietrzony, pewnie na przodzie. Tak więc co, wiele tu nie będę czekał, biorą się za rozbiórkę, opony już do niego gdzieś leżą, klocki hamulcowe leżą, a i uszczelniacze na lagach, nie wiem czy będzie widać, ten już się wylał, dlatego chyba zacznę od przodu, sobie lekko go podniosę, pasami zepnę i najpierw przód zrobimy na gotowo, z lagami, ze wszystkim, później tył i na koniec płyny, nie płyny, tego typu rzeczy, filtr powietrza, no niestety do filtra, żeby się dostać, to wiecie, że to trzeba wszystko tutaj auto wywalić, no powiem szczerze, konstruktorzy tego motocykla za umieszczenie filtra powietrza, które naprawdę powinno się w miarę często wymieniać, to nie wiem co mi powinni kurwa dzisiaj robić i jako karę ponieść, powinno być jakoś fajnie zrobione, nie wiem, gdzieś. Jest wiele możliwości, a nie, że pół motocykla rozebrasz, żeby się dostać do filtra. No ale tak zrobione było. Koniec gadki, biorę się za pracę, bo szkoda czasu na gadkę. Goldwing po demolce, można powiedzieć. Oponka wymieniona, tam to widać. Tu się uszczelniacze wymieniają, wszystko pomyte, poczyszczone, teraz składam. Zaraz druga. Klocków, no faktycznie. To już... Nie było nic na przodzie, także też wszystko leży, już czeka. Czekam jeszcze na jakieś tam drobne rzeczy do tego motocykla, między innymi filtr powietrza. Jeszcze mi nie dotarł. Jak widzicie, podokładane jakieś światełek od blasków, kurcze, świecących, nie wiadomo czego. No i wszystko na stałe podpięte, żadnej kosteczki, żeby to rozłączyć. No tak, tak to jest czasami. Także robimy to i zaraz drugą lagę, nie będę pokazał tak samo jak i przy jedną, zaciski porozbierać, poczyścić wszystko, pomontować, na koniec płyny pójdą, przedni, tylni też będą wymieniane. O, tak to wygląda w Goldwingu, dostęp, klucuszki nowe, zaraz płyny będziemy wymieniać, tarcia już taka troszeczkę zużyta. Poinformuję właściciela tutaj wszystko. Jak widać, rozbiórka Goldwinga idzie w najlepsze.
No tu już mam wszystko podkręcane, poluzowane. Z tym, że teraz wam pokażę. Jedna śrubeczka jest obrobiona. Ta tutaj trzymająca poduszkę. A w tych innych schowek. No niestety trzeba wiercić. I tak to jest. Ale dobra, tutaj porobimy. Przód już na gotowo, poskładane, klocuszki nowe. Wszystko pospinane z tymi czujnikami od poduszek powietrznych. Płyn wymieniony. Dostało tylko podokręcać, pokontrować. Uszczelniacze porobione, też kobłotniczek. I z tyłu też jest wszystko fajnie porobione. Zostało tylko pozakręcać wszystko tutaj. Klocki, nie klocki, oponka nowiutka. Wyrzucona, płyny też. Jak się okazuje, to nie jest dual. To jest półdual. Jak to się nazywa? A z tej strony przejdę. Filterek czeka. Tylnym hamulcem. Do tyłu idą dwa przewody. Tylnym hamulcem. Obydwa są zasilane. W dualu byłby jeden sterowany przodem. A tutaj taka wersja. I nic innego na to się nie poradzi. Dobra. Rozbieram go dalej, żeby się dostać do tego filtra powietrza. Zaraz jeszcze tutaj można sobie płyn sprawdzić. Jest, płynek jest, tylko zobaczymy w jakim jest stanie. Jak coś, to też się wymieni, żeby był święty spokój. Co nam tu jeszcze zostanie? Chyba nic. O, telefon, tradycja. Dobra. Biorę, odebrać i biorę się do pracy. No rozbieram dalej, fajne kwiatki wychodzą. Tu już było klejone. Nie wiem, od czego teraz jest ten sterownik. No ale widać, że ktoś go tutaj już troszeczkę uszkodził kiedyś wcześniej czymś. Niestety przy tych starych jest dużo rozbierania, przy tych jest jeszcze więcej rozbierania. Żeby się dostać, tutaj też uchwyt widzę urwany od tego, jak to się nazywa, odwrotu. Zresztą motocykl był tutaj gdzieś prawo stroną, coś było robione. Zresztą nie bez powodu był malowany. No dobra. Od tego po części te filmiki, że no niestety coś tu kurna było. Skleję to i tyle, no. Co widać, że tu na rantach klej jest. Ktoś tu kleił jakimś czymś. Nie wiem czym. Dobra, szczypce, opaski poprzecinać. Powykręcam raz, dwa, trzy z tamtej strony i powinno wyjść. I powinien być. Jeszcze te trzeba wyjąć. O, osłonki tam porozpinać i będzie dostęp do filtra powietrza. Powiem szczerze, siedzę już nad nim, wyciągam od poprzedniego z półtorej godziny. Tak powolutku, powolutku, trochę tego i tak te plastiki wszystkie porozginać. To na to śrubą to mi bardzo długo zeszło, ale wywierciłem ją, wykręciłem, teraz jest to ładnie, fajnie. Nowo się założy, będzie gites. Dobra, wyciągamy poduszkę. Typowy Goldwing. Tak wygląda filtr powietrza. Zawalony, zabity dokumentnie. Aż cały w oleju. Już wam mówię. Data produkcji. 10, 11, 12, 13 rok tego filtra. Mamy 24, podkreślam. 11 lat, nie wymieniane. No może 10 lat, bo może tam gdzieś w tym był zakładany. Typowy Goldwing, naprawdę. Nic nie mam do tych motocykli, ale naprawdę pod względem serwisowym są zaniedbane zazwyczaj skrajnie. I tu najlepszy tego przykład. Dobra. Poczyszczę tutaj ten airbox, to wszystko. Zakładam nowy filterek i składam go. Jak widzicie, demolka w kabelkach, nie w kabelkach, w tym wszystkim dosyć znaczna. No mam poczyszczone, filterek nowy.
i zakładam. Z natury to mi druga rączka potrzebna do założenia tego filterka. Czujniczki, wszystko. O, dobra. Jest. Tu mam pokrywkę, jeszcze to się obmyję zaraz i wkładam. Składamy to wszystko i dostanę mi olej w nim do wymiany. Ale naprawdę konstruktorzy za jaja powinni być powieszeni za umieszczenie tego w tym miejscu. No. To poradzimy na to. No i poskładany Goldwing. Fakt, że jeszcze na podnośniku, ale jest poskładany. Wszystko. Działa, sprawne. Tak więc co tu wiele mówić. Bo za dużo pracy przy nim jakoś tam nie było. Tylko opony, klocki hamulcowe, wszystkie płyny hamulcowe. Olej w silniku. I nieszczęsny filtr powietrza, który jest schowany tam, tam a nigdzie indziej. No. Płyn chłodniczy, ale to wszystko jest ok, także zostawiamy. I póki co tyle z tym sprzętem. Po mojemu muszę z właścicielem porozmawiać, czego tam znam, bo to ich ja trochę więcej będzie pracy, ale jak to się nazywa, na spokojnie, bo to tak wiadomo jak jest o tej porze roku, niechaj pojedzie, niechaj posprawdza i nie wiem, czy do mnie jeszcze raz nie trafi, zobaczymy, bo też to trzeba troszeczkę potestować, bo to jakiś tam chyba w miarę świeży zakup ten motocykl. Także co, póki co mamy tyle skończone i widzimy się przy kolejnym. Na razie.